Cześć, jestem Cześć. Marta. Jak Rafał. Masz na imię? Ile masz lat? 10. 10, ja mam 38, ale to nie jest problem. Różnica wieku nie jest problemem. Mówmy sobie po imieniu. Okej. Okay. Pokażę Ci, jak wygląda nasza praca w TVN24. To będzie taka krótka wycieczka. Chodź, zacznijmy od studia. To jest takie studio, którym jest poranek, czyli program Wstajesz i Wiesz. To jest prowadzący. Teraz są reklamy, możemy mu chwilę przeszkodzić. Powiedz, kiedy mamy nie przeszkadzać. Marcin, pomachaj nam. Marcin Żebrowski, prowadzący Wstajesz i Wiesz. Cześć. Rafał. Marcin. Program prowadzi od 6 do 10. Możesz na chwilę usiąść? Tutaj siedzę ja, czytam serwisy. Usiądź proszę. Wygląda to w ten sposób. Nastawiam sobie odpowiedni serwis, a tam mam taki pedał pod stołem, który jest jak do maszyny do szycia. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś maszynę do szycia. Naciskasz i leci tekst. Widzisz? Spróbujesz przeczytać? Głośno i wyraźnie. Ha, 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 będzie później. Tornada i burza uderzyły w Ligurii. Uderzyły w Ligurii. We Włoszech potężny wiatr. Nie umiem. Ja wiem, trema. Trema. Przeszkadza. Ale tego można się nauczyć, mówię ci, nie przejmuj się. 10 lat i. Tak jest. Widzisz, tak wygląda nasze studio. Tu są światła, są monitory, jest podgląd. Każdy z nas ma ucho, czyli kontakt z centrum dowodzenia, czyli z reżyserką. Tam wydają nam polecenia, co mamy robić albo czego nie robić. Przegoń nas, jak będzie. Za późno. Jest tak, że wystarczy, że po jednej stronie są ludzie inteligentni, a tam na serce to już. Teraz to dobra krzyczeć, dlatego my tak sobie możemy żartować. Zobacz. Duże światła? No. Podoba ci się? No, fajnie to jest. Fajnie? A posłuchaj, a spróbuj być przez chwilę cicho, zobacz, tam jest głośno. Głośno? Słyszysz? Co się dzieje? No. A Marta na przykład w trakcie serwisu się musi skupić, tam coś gadają. Coś robią, ona dzisiaj... Ledwo, ale mi się udaje. Właśnie. Musi być, wiesz, cały czas skupiona, musi cały czas w prompter wpatrzona i nie ma rozkojarzenia się. Prompter to jest mój... 20 sekund mamy, także... Prompter jest moim ulubionym przyjacielem z pracy. Czasami mnie zawodzi, ale generalnie ludzie myślą, że czytam, a przecież ja się nie uczę tego na pamięć. Chodź szybko. I teraz jesteśmy na antenie, to znaczy Marcin jest na antenie. Zobacz, tam jest podgląd i jest antena, widzisz? No. O. I teraz będzie mówił o pogodzie. Już koniec? Widzisz, już po pracy i do kasy. Do domu. Chcesz zobaczyć, jak działa ucho? Poprosisz chłopców z reżyserki, żeby coś powiedzieli? To jest mikrofon, my mamy taki na głowę, który jest bardzo czuły. Tutaj zobacz, tu ci uważy teraz, bo ci zapniemy teraz ten odsłuch i mikrofon założymy. Założysz Rafałowi odsłuch? Słuchaj, my we trójkę nie dajemy rady, Sebastian to sam musi zrobić. Rafał, do zobaczenia. Trzymaj się, na razie. Cześć. Marcin, dziękuję ci bardzo. Duża trudność polega na tym, że jednocześnie musisz słuchać tego, co do ciebie mówią wydawca, realizator i jednocześnie mówić. Dałbyś radę? Nie. Tego też można się nauczyć, albo przynajmniej można do tego przyzwyczaić. I jak ci? Może usiądziemy jeszcze raz do stołu? Teraz już światła się tak nie świecą. Zaczął się inny program obok w studiu, dzień na żywo. I zobacz, tutaj usiądź na miejscu prezentera. To jest taka specjalna kamera, która się nazywa ramieniem albo kranem. Ona jeździ z góry do dołu, pokazuje rzeczywistość z różnych punktów widzenia. No a tutaj, jak powiedziałam, mój przyjaciel, czyli prompter, naciskasz i idzie. Idzie bardzo szybko, idzie wolno, zatrzymujesz, możesz cofnąć, pojechać do przodu, do tyłu. Magia, co? No. Kolejny punkt programu, poranek, jest od 6 do 10. Oglądałeś kiedyś poranek w TVN24, czyli wstajesz i wiesz? Raz. No, parę razy. No to dobrze. Oraz za mało. Słuchaj, teraz jak będziesz oglądał, to twoje wrażenia mogą być zupełnie inne. Teraz się zaczął inny program. On się nazywa Dzień na żywo. Trwa od 10 do 15. Tam jest prowadząca Anna Seremak, to jest drugi prowadzący, Igor Sokołowski.
i mają serwisy informacyjne co pół godziny. Anka ma o 10, Igor ma o 10.30 i tak co chwila się wymieniają. Też tam jest prompter. I właśnie w tym studiu ja to są... Ja słyszę. Słyszysz wszystko? Mhm. Świetne, co? No. Słyszysz tutaj antenę i także realizatora. W tym studiu też są realizowane fakty. Wtedy ten stół, on jest obrotowy, przekręca się na drugą stronę. A widziałeś jakieś fakty TVN? Fakty tak. To zwróć uwagę, fakty są wtedy robione na tle tego wielkiego beamu. Widzisz, tu jest bardzo dużo telewizorów. Jesteś dobry z matmy? No. Możemy pomnożyć, ile jest tych ekranów. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pionowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 16 razy 4? Ja nie jestem dobra z matmy, liczę na ciebie. 16 razy 4 to 64. No i na tym polega magia telewizji. Widzisz? 64. Jak się nie mylę, 64 monitory tutaj są. Jak oglądasz fakty, to prowadzący Justyna Pochanka albo Kamil Durczok, Grzegorz Kajdanowicz, także Anita Werner i Piotr Marciniak. Cały skład faktów wymieniłam. Stoją na tle tego beamu wielkiego i tam się wyświetla też różne obrazy, różne zdjęcia. Różne materiały. Wygląda to imponująco. Choć przejdziemy za plecami Ani. Trwa program na żywo, więc tak, wyłączamy telefony. Tutaj pracują wydawcy. To jest Adam. To, on jest szefem anteny i teraz tutaj jest szefem studiu. Jest szefem do 15. Dzień dobry. To jest prowadzący Cześć. Dzień na żywo, Igor Sokołowski. To jest jego wydawca Maciej. I tam jest team dziewczyn. Dzisiaj są dziewczyny kontra chłopaki. Kto górą? Zazwyczaj chłopcy wygrywają. Chyba u was. Zawsze. Nie, chcę powiedzieć, u nas też. U nas też chłopcy wygrywają. Mieszaną tą załogę zazwyczaj. Tam jest gość. Widzisz, wesoło jest u nas w pracy. Tu widzisz Anię Seremak, a tam ją widzisz na żywo. Tu ją widzisz w telewizji, a teraz zobacz. Widzisz? I teraz patrz na telewizor i przejdź w tą stronę. Teraz siebie zobaczysz. O, widzisz swoją koszulkę tam w tle i mnie? Twoją główkę? Widziałeś? Nie mów nikomu. Teraz idziemy do reżyserki, centrum dowodzenia. Och, jest Dorcia i ma piękne buty. Zobacz, to jest nasza piękna Dorota. Ja tu mam specjalnego gościa i wycieczkę. Chodź, kochana moja. To jest Dorota Gardias. Jej ci nie muszę przedstawiać. Prawda, że znasz Dorotę? Tak, znam. Yes. Piękna Dorota. Kochana, powiedz nam zdanie dosłownie o swojej pracy. Ja pracuję w pogodzie, ogólnie mówiąc, czyli zapowiadam prognozy pogody. Skąd ty wiesz, jaka będzie pogoda? Mamy synoptyka na drugim piętrze, z którym rozmawiamy. I on wszystkie informacje dotyczące właśnie zjawisk pogodowych przekazuje nam, a my potem naszym telewidzom. To bardzo trudna praca, mówię o synoptyku, bo my tylko przekazujemy to, co on nam powie, ale też trochę musimy się na tej pogodzie znać. Dorota ma coś takiego, że nawet jak mówi o złej pogodzie, to ludzie spijają słowa z jej ust. Oni ją po prostu kochają. Dzisiaj nawet usłyszałam, że jestem mistrzem dyplomacji. Ja powiedziałam, no dlatego robię w pogodzie. Jesteś mistrzem pogody i nie tylko dyplomacji. Dziękuję ci, kochana. Dziękuję. Dobrego Bawcie dnia. Się dobrze. I dziękuję. Pięknej pogody. Okay. Tu jest centrum dowodzenia. Tam siedzi realizator, który swoimi magicznymi guzikami powoduje, że Ania Seremak, różni inni prowadzący są na antenie. Tam siedzi wydawca, tam jest Martyna, która też odpowiada za część merytoryczną. Tam siedzi realizator dźwięku, siedzą producenci, no, osoby, które podpisują, robią napisy, tak zwane belki, scrolle. Wszyscy tutaj mają swoje funkcje. Muszą pracować w skupieniu, w dużych nerwach. Tak, żeby nie przeszkadzać. Spójrzmy tylko na ręce. To jest największy magik. Dzięki niemu wszystko jest na antenie. Uśmiechnij się, Marcyś, będziesz na YouTubie. Widzisz? Korci cię, żeby coś dotknąć, Rafał, czy nie? Ale nie możesz, wiesz o tym? Wiem. To tylko pozornie wygląda tak spokojnie. Wszystko, jak idzie zgodnie z planem, jest spokojnie, ale zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje. Chodźmy dalej.
Ale teraz nie masz pogody? Co? Nie, nie, bo jak tędy przechodziliście. Ja wiem. O, widzisz, tam jesteś w telewizji. Dobra, idziemy pokazać, pokażę ci, gdzie wszyscy robimy się na bóstwo. Dobra? Dzień dobry. A tutaj jest salon Nasz Beauty. Nasze wspaniałe koleżanki Mira, Joasia, Iza. I tutaj wszyscy przed wejściem na antenę się malują. Wszyscy się robią na bóstwo. Od pań po panów. Księża też. Niektórzy próbują sami, ale nie wychodzi to im bardzo dobrze. Ktoś bez make-upu, bez pudru, no wygląda niezbyt specjalnie. Dlaczego? No bo jest czerwony, bo się świeci, czasami się poci. Właśnie, wiem coś o tym, bo wstaję o czwartej. No tak, od piątej tu gramy. Tak, od piątej, prawie całą dobę, przez cały czas. Teraz dosłownie tylko przez moment jest przerwa w pracy, bo normalnie jest tutaj... Tutaj jest mnóstwo ludzi. To prawda. Chcesz się pomalować, Rafał? Nie? Nie. Jesteś pewien, że nie? Jestem pewna. Dobra, to idziemy. Miłego dnia. Tu jest słynny VIP room, czyli goście, którzy przychodzą do nas do studia, do różnych programów, siadają, dostają kawę, herbatę, wodę i odpoczywają, czekają na wejście właśnie tu. Chodź, usiądziemy, sprawdzimy, czy te kanapy są wygodne. Słyszałam, że bardzo, ale dawno tu nie siedziałam. Och, jak przyjemnie. No, wygodnie. Zobacz, jaki duży telewizor. No, duży. Świetnie. Świetnie by było mieć taki duży w domu. Chociaż zająłby pół ściany. Dobrze to wygląda, prawda? No. A tutaj jest nasz taras widokowy. Zazwyczaj tu nie wolno wchodzić, ale dla ciebie zrobiliśmy wyjątek. Zobacz, wszystko widać. Można każdemu patrzeć na ręce. Tutaj pracują fakty. O której są fakty? O 19. Brawo. Tam przy tamtym stoliku, widzisz, na razie jest nieoświetlone. Są fakty po faktach, więc tutaj kończy przy stole prowadzący albo prowadząca i tam są goście. Pomachajmy Dorocie. Dorota. Tu jest Dorota. Widzicie pracę w RE. Ach, no i największą atrakcją tego studia, jedną z największych, jest taka specjalna kamera. Tutaj jest tor tej kamery, która jest jak po prostu samochód, go-kart pędzący na torze wyścigowym. Słuchajcie, ta kamera lata pod sufitem, jest zdalnie sterowana, teraz nie możemy jej odpalić i uruchomić, ale ona pokazuje punkt widzenia z góry, jest pięknie. I zobacz teraz, jaki masz podgląd na tych monitorach. Widzisz? No. Masz tam podgląd na plażę, na Kraków, na trasę WZ, na portal. Wtedy było tło niebieskie, a teraz proszę. Realizator tymi magicznymi guzikami wrzuca to, co musi, to, co powinien. Ile jest osób do nagrywania? Potrzebne do nagrywania programu. Słuchaj, nie wiem dokładnie ile, bo to przy różnych programach jest różnie, ale generalnie mnóstwo, jak widzisz. Począwszy od tego, że człowiek musi zostać umalowany, przygotowany. Ja przychodzę, maluję się około pół godziny. Później jest potrzebny wydawca, z którym się przygotowuje program. Producent, który ten program pomaga zrealizować, który ustawia kamery, reporterów. Jest kolejny wydawca, jest realizator. Jest ktoś, kto wypuszcza klipy, czyli te materiały filmowe. Jest dźwiękowiec, jest asystent dźwiękowca. No już naliczyłam sporo osób. No. Na to, żebym ja się pokazała na antenie, czy jakikolwiek inny prowadzący, pracuje na to sztab ludzi, naprawdę. I sztab ludzi stoi za przygotowaniem programu, realizacją programu. Samemu się tego nie da zrobić. No, trzeba dużo osób. Trzeba dużo osób. Wszyscy muszą pracować na najwyższych obrotach. Tutaj są kolegia programowe. Tutaj rano się spotykają wydawcy z naszymi szefami.
szefowie wszystkich działów, programów i tutaj się odbywa burza mózgu, narada, co jest ważne, o czym będziemy mówić od poranka do wieczora tak naprawdę. Tutaj też jest kolegium faktów, no tutaj trwają ważne spotkania, kolegie poranne, popołudniowe i tutaj zapadają wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące programu naszego. Zobacz, tutaj mamy szybę i podgląd na to studio, z którego trwa poranek, z którego jest nadawany poranek. Widzisz, pracują redaktorzy, montują materiały, tłumaczą depesze. Generalnie jest w miarę cicho, a każdy pracuje tak, żeby nie przeszkadzać komuś innemu. Zdarzają się jakieś zawirowania, ktoś biegnie, ktoś krzyczy, ktoś coś komuś rzuca szybko, bo nie ma czasu, ale zazwyczaj to tak wygląda. Cicho. Cicho, tak. Każdy ma swoją działkę, wie, że musi to zrobić. Z tego jest rozliczany na bieżąco. Więc ta praca wymaga skupienia, nie można się pomylić, bo później ten błąd może być konsekwencją wielu różnych innych wpadek na antenie, których nikt nie lubi i wszyscy się później za nie wstydzimy. Dzień dobry, to jest Arleta. To jest Rafał. To jest Rafał. A cześć, cześć. Nie chcesz, kochana, zagrać? Miło cię widzieć tutaj. Nawzajem. Zobacz. Co my tutaj możemy zobaczyć? Arleta. Arleta jest synoptykiem. Słuchaj, to od niej zależy, jaka będzie pogoda. Żartuję, że to od ciebie zależy. Ale ja bym ona bardzo chciała, to by lato trwało tutaj. Chciałabyś mieć taką moc sprawczą, byłabyś Bogiem. Słuchaj, ona patrzy, patrzysz na co? Na jakieś modele synoptyczne? Jak to się nazywa? Tak, modele synoptyczne, takie meteorologiczne, są takie bardzo profesjonalne mapy. Jaka pogoda będzie jutro? Jutro chyba brzydki dzień się szykuje. Troszkę tak. No właśnie tutaj rysuję takie już mapy, które potem są przerabiane przez grafika i które są puszczane w telewizji. To ja robię taki szkic i no niestety jutro sporo chmur na południowym wschodzie, na wschodzie kraju, w tym również w Warszawie przejściowo będzie tak, będzie pełne zachmurzenie i będą występować opady deszczu. A zdarzyło się, że grafik narysował co innego niż ty zaprognozowałaś? Zdarzało się. I co, wtedy miałeś zawał serca oglądając to w domu, czy jak? No nie, może zawał to nie, ale zła to byłam. Zdarza się. Tyle pracy na nic, cały dzień prognoz. Tak jest, bywa, no wszystko się może zdarzyć. Ale czy bycie synoptykiem to jest łatwa praca, czy trudna? Bardzo trudna. Naprawdę? Bardzo trudna. Czemu? Oczywiście. Bo cała Polska później ma pretensje? Na przykład. Też, oczywiście. Ale czy ty czujesz ten ciężar odpowiedzialności? Jednak jest to. Pogoda jest czymś, czym się wszyscy interesują i na czym się wszyscy znają. Tak, znaczy ja myślę, że jednak inny jest ciężar odpowiedzialności synoptyka, który pracuje w telewizji, prawda? Który tutaj naraża się na dobre bądź złe słowo widza, zupełnie inna jest praca synoptyka, który w służbie tej narodowej pracuje, prawda? Gdzie podpisuje się pod konkretnym ostrzeżeniem wystawianym, prawda? I które potem idzie gdzieś świat do straży pożarnej, tak, do szpitali. Lotnictwa, czy tak, oczywiście, także to jest jeszcze większy, że taką ciężar odpowiedzialności, kiedy osłania się gospodarkę, kiedy osłania się ludność, także no ale każda praca jest ciężka, żeby wykonywać dobrze pracę, to trzeba się dużo uczyć i dużo napracować. Dobrze, ostatnie pytanie, jak się zostaje synoptykiem? Trzeba skończyć studia, przyrodnicze studia, trzeba zrobić specjalizację z meteorologii, klimatologii. No potem oczywiście trzeba wykształcić się na tego synoptyka, po studiach nie jest synoptykiem. Tak, oczywiście ja jestem akurat po służbie narodowej, po egzaminach tych zdanych w tej służbie państwowej. No jest to wiele lat nauki, w sumie prawie 5 lat nauki. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Ja tu chciałam przekazać, tu prezent jest dla chłopca. Proszę, od redakcji. Dziękuję. Och, jak wspaniale. Widzisz, jak fajnie pracować w TVN Meteo? To są sami mili ludzie. Zresztą w całym TVN24 są sami mili ludzie. A tobie życzę, moja droga, samych trafionych prognoz. Nie, dziękuję. Chodź, wejdziemy jeszcze do studia, zobaczymy, na jakim etapie jest program, czyli dzień na żywo. Musimy tutaj elegancko i szybko wyminąć państwa. Przepraszamy, znowu my już zaraz uciekamy. Marcyś, a jak ty tutaj jesteś, to kto realizuje? Włączyłem autopilota. Jest coś takiego jak autopilot? Samo się robi, oczywiście. Jak to się robi?
To może w ogóle autopilot od rana do nocy? Tak się nie da? Tak. Nie. Dobrze, dobrego dnia, dziękuję. Słuchaj, powiedz mi, Rafał, podobało ci się? No. Co ci się najbardziej podobało z telewizji? Z telewizji najbardziej mi się podobało ten mikrofon. Pokażmy. Tutaj jest mikrofon i odsłuch. No, wszystko prawie słyszę. Prezenter. Słuchaj, a chciałbyś kiedyś pracować w telewizji? Chciałbym. W jakiej siebie widzisz roli? Prowadzącego, realizatora, wydawcy? Synoptyka może? Prowadzącego. Tak jest, piątka. Żółwik. Najlepszego. Dziękuję ci bardzo. Trzymam za ciebie kciuki. Życzę wszystkiego dobrego. Wszystkim uczniom, nie tylko tobie. Powodzenia.